marca 2022 rok. Ruszamy z noclegu. Mieliśmy rezydencję tutaj w tym budynku, można powiedzieć, nie tyle gospodarczym, co biurowcu. Tutaj nas nocował przyjaciel kolejnej rodziny z Pszczyny. Człowiek, który wykonuje piękne okna drewniane, nie z plastiku, ale z drewna potrafi piękne rzeczy robić, że nawet na zamku w Pszczynie jego okna są w najbardziej reprezentacyjnej sali lustrzanej zamontowane. Dziękujemy Ci, bracie, niech Ci Pan Bóg błogosławi i pamiętajmy o tym, że każde dobro, jakie ktoś wobec pielgrzymów, którzy idą w imię Chrystusa, taki uczyni, to dobro wróci. Z błogosławieństwem, jeszcze większym. I w pracy, i w tych interesach, przedsiębiorstwach. Niech Pan Jezus błogosławi. Szczęść Boże. Dziękujemy za gościnę. Pani, w różnych warunkach nocujemy i dziękujemy za każde warunki. Czy jest łóżko, czy nie ma, czy jest podłoga, czy jest piękna wersalka, łóżko, czy jest pościel. To jest nieważne. Można wszystko znieść. Ale najbardziej nam smakuje nocleg u konkretnych ludzi, którzy z miłością przyjmują Pana Jezusa. I nie na pokaz, żeby się przed sąsiadami pokazać, jacy są pobożni, tylko, że naprawdę oczekiwali na Pana Jezusa i widzieliśmy, zwłaszcza po dzieciach, widzieliśmy, jak lgną do Pana Jezusa. I obrazem rodziny są dzieci, nie zwierzątka, chociaż też widać po stosunku do zwierząt, jak się zachowują. Czasami nawet zwierzęta są w takim domu nieszczęśliwym zalęknione, a w domu wolnym te zwierzęta nawet weselej szczekają, miauczą i tak dalej. Mówię taką dygresję, bo mamy takie obserwacje własne. Poznajemy Ducha Bożego. Idziemy tam, gdzie buzia uśmiechnięta i wolna buzia, bez szmaty. Nam jest tak przykro, jak w kościele modlimy się do jednego Boga, który jest Bogiem miłości, wolności, a tu się okazuje, że przed tym Bogiem zakrywają twarz ci wierni. No to jak Pan Jezus ma, Pan Bóg ma tych ludzi poznać, jak to się zakrywa przed Nim? Jak się śmieje, ale to jest zaprzeczenie wiary. Przepisy sanepidowskie nie mogą być nad prawem Bożym. Stuknijcie się ludzie w głowę trochę. I to, że wam biskup każe, który nie ma Ducha Bożego, to nie możecie się słuchać w tym momencie biskupa, bo was namawia do grzechu. Posłuszeństwo w tym momencie jest grzechem. Nie zamykajcie nas ust posłuszeństwem i że nie mamy jakichś papierków od biskupa. Biskup dzisiaj jest, jutro go nie będzie, a prawo Boże jest wieczne. Ponad wszystko, do końca życia i świata. Także w imię Boże wędrujemy dzisiaj z Pszczyny. Jesteśmy na wylocie na Bielsko. Taki fajny znak tutaj widzimy. Sanktuarium Matki Bożej z Ludźmierza. 119 km. Tak jakbyśmy się zakręcili w kółko, bo w Ludźmierzu byliśmy i Matkę Bożą dostaliśmy jako figurkę na krzyż, którą idziemy, proszę bardzo. Po przejściach. Matka Boża po przejściach, tak jak i my, wędruje z nami. Leciutko jest tutaj, no uszkodzona, ale leciutko. Niech ci ofiarowcy nie rozpaczają. Matka Boża do nas, myślę, że z nami do końca przejdzie w tej figurce. Pokażę drogę. Idziemy przez Śląsk, przez Tychy. I daj Boże, że dzisiaj uda nam się do tych dotrzeć. Mamy 20 parę kilometrów. Daj Boże, że mszę świętą będziemy mogli przeżywać. Że znajdą się dobrzy ludzie, którzy nas przygarną na nocleg, bo jeszcze nic nie mamy. Ale to wszystko jest z ręku Boga. Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie! Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie! Kąpiel wodą święconą i bardzo wskazana na pieczywoch. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy wszystkich. Wszystkich wiernych. Tych, którzy się boją i z nami. Przed chwilą siostrzyczka dzwoniła z Podkarpacia, wrócili z Connecticut. To ci, którzy wspierają telewizję Chrystusa Króla, którzy się modlą z bojownikami Maryi. I tak się wahają, mają dużo złych duchów koło siebie, bo próbują dom pobudować i mają nieuczciwych pracowników. Jeszcze grzechy się ciągną za rodziną. Za 100 metrów skręć w lewo. Jak to wszystko przechodzi z pokolenia na pokolenie. Grzech ma swoje skutki jeszcze w następnym pokoleniu. Modlimy się w ich intencji, w intencji tej siostrzyczki, która z Jankowic dzwoniła do nas, Jankowic Rybnickich. Siostro Krysiu, też myślimy o tym, tam gdzie cud eucharystyczny się wydarzył, że staramy się w takie miejsca, gdzie Pan Jezus jest mile widziany, dojść. Jesteśmy do dyspozycji jako pielgrzymi,
idziemy przez ślą, żeby Pan Jezus pomodlił tę wrząską ziemię, żeby ona była bezpieczna i najtakowska w porządku gospodarzy, żeby nikt obcy na tej ziemi nie wydzierał tych bogactw, które są w tej ziemi. Królu na Chrystus. Zawsze i wszędzie. Pielgrzym też człowiek odpocząć musi. Po kilkunastu kilometrów marszu przez las. Ile zrobiliśmy? Szlakiem w les. Z 15. Z pszczyny 15 kilometrów. Po 15 kilometrach mamy odpoczynek w lesie. Idziemy przez Kobiór i dalej na Tychy. Wtedy Katowice. Zapraszamy. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów i kochamy was. Przybywać, najwięcej. Piękna pogoda. Muszę iść przez wodę. Nie, nie Sławek, tędy pójdźmy. Hania, ja się o ciebie boję. Daj rękę! Nie, nie, nie. Hania. Nie, nie, nie. O, o tak, dziadek za rzepkę, babka za rzepkę. Przydałby się ktoś na przyczepkę. Buzka czeszczy. O, dobra, Haniu. Pozwól, że... Może mi pas rzucisz, ja będę ciągnął po tym szedł, no. Jeszcze jedno bajorko. I będzie. O, pan. Damy radę. Super. Damy radę. Tutaj Hanu. Bo to nie wiem, czy szkło, czy lód. Dzięki ci za ratunek. Borowiny mamy, wszystko mamy na śląskiej ziemi. Damy radę. Podobno w kopalniach też czasami boso pracowali. To trochę cieplej. Trochę cieplej. Babuś, mam masaż, super. A, dzięki. Za darmo. Rehabilitacja. Po bazalcie, tak? Dzięki. Damy. Poczekaj, Hanio, nie pchaj, nie pchaj. Poczekaj. Z tej strony
Prawie jak po zaspach. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. O,